poprzednio w Alone in the Dark. Spotkajmy się w pokoju 943. Pieprze to, odpuszczam! Słuchajcie, musimy się zbierać. Idziecie z nami? Ona tak, ja idę do Moody. Chyba kpisz. Myślisz, że tutaj będę bezpieczna? Jest teraz jednym z moich gospodarzy. Tak jak ty kiedyś. Czuję twój strach. Tak wiele pytań. Światło to Lucis, a przynieść to Fero. Więc niosący światłość to właściwie Lucifer. Czego od niej chcesz? Wszystko, co twoje jest i moje. Stola. Z pewnością jest jakieś racjonalne wytłumaczenie. Sara, nawet nie wiesz, kim jestem. Cholera, sam nie wiem, kim jestem. Odnajdę cię! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Snow i dzisiaj rozpoczynamy nowy epizod przygód Edwarda Carnby'ego w grze Alone in the Dark. W poprzednim odcinku zrobiliśmy mały rozpierdziel w muzeum, kustosz tego miejsca zapewne nie będzie zadowolony, a teraz jak mniemam musimy uwolnić... albo i nie uwolnić... Sarę. Chyba musimy się śpieszyć. Nie ma tak rozpocząć odcinek od faila. Tylko co? Dobra, weźmy ten. I... czy ktoś mi powie, co ja mam zrobić? Hallo? Edwardzie. Nie. Nie rzucaj. Tylko... No nie, znowu... Dobra, ta siekiera nie leży tutaj bez powodu. Coś musimy z nią zrobić. Już to widzieliśmy. Podnieś siekierę. I... aha, okej. Okay. O! Raz, dwa, trzy, cztery, pierwsza pomoc. Pięć, sześć, siedem, osiem. Okej. Okay. Nie wiem, czy robię to dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No kobieto, sześć, wstawaj. Siedem, osiem. Wierzę w ciebie. Jest. Oddychaj. O Boże, wysysał ze mnie życie. W środku byłam podłączona do czegoś. Mówił do mnie. Już dobrze. Już po wszystkim. Jesteś bezpieczna. Czułam to. Coś pierwotnego. Wiem teraz, co miałeś na myśli, co czujesz. Dobrze, rozumiem, że cię uratowałem, no ale już aż tak wdzięczna jesteś. No w sumie Edwardowi to pewnie tam... Mówiłam ci, abyś nie wykorzystywał sytuacji. O-o. Kończymy romanse. O, cholera. Nie oddalaj się. Wkrótce wrócę. Pomogę ci na tyle, ile będę mogła. Nie myślę, że jesteś skazany tylko na siebie. Wiem. Niedługo wrócę, dobra? Dobra. Śpiesz się. Dobra, jak tutaj wygląda nasz ekwipunek? Aha, tutaj mieliśmy dwie butelki zawsze. 100%, okej. Okay. Amunicji dużo. Nie. Spray nie.
Lodówka. Co się kryje w lodówce? Wódka! Ja bym wolał wódkę wziąć. Kogo, kogo? Spokojnie, kobieto. Jasny gwint! Już wiem kogo! Nie możemy tu zostać! Ała. Nie możemy tu zostać! Czy was jest bardzo dużo? Spadaj. Ała. Widzę cię. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Jeszcze ktoś. Dobra, gdzie macie swoje gniazdo? Na pewno gdzieś tutaj musi być. Nie skakać do mnie. Nie dam nikomu buzi. Macie tu gdzieś gniazdo? Skąd wyłazicie? Przyznać się. Ohohoho, ile tego tutaj jest. Tylko, że one pewnie nie dadzą mi możliwości. Dobra, jednak dadzą. Z jednym się żegnamy, z drugim się żegnamy. Teraz możemy zacząć eksterminację. O kurde, ile was tu jest. Dobra, dobra, dobra. Nie możemy stać w miejscu. Ała. Shit. Kurczę, więcej was matka natura nie miała. Co jeszcze? Kto? Ja ci dam zachodzić mnie od tyłu. Koniec? Chyba koniec. Giń. Ty też. Dobra, możemy się wrócić do miejsca, gdzie zostawiliśmy Sarę i przeszukać je dokładnie. Gdzie to było? Tutaj to było. Aha. A ty dziadu. I oczywiście Sara musiała gdzieś... A nie, jesteś. Masz szczęście. Hej, nie jesteś na strzelnicy. I ktoś do mnie napisał. Tak więc, przepraszam was bardzo. Okej, jestem już z powrotem. Wyleczmy się. Dobra. Jeszcze przeszukajmy. A jeszcze tak tylko sprawdzę. O kurde, ile amunicji poszło. O Chryste Panie. Dobra, coś tu jest. Nie takie spraye bym chciał. A, nie taki spray. I nie ten przycisk. Nie ma tu apteczki, serio? Przecież to jest kuchnia. Musi być tu apteczka gdzieś. Albo to nie jest kuchnia. Tu jest apteczka. Mhm. Inventory. Opuść. Tak. Mhm. Zabieramy ten spray i żegnamy się. Wyłącz latarkę. Ty idziesz z nami, czy nie? Dobra, zobaczymy. Nie, 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 nie. Wy zostańcie tam u góry. Widzę jeszcze jednego dziada, żeby nie sprawiał nam problemu później. A jeszcze tak z ciekawości. Dotrzeć mamy do pokoju 943. Nowe drzewka się nie pojawiły. Więc przynajmniej to mamy z głowy. Tutaj mamy drogę zablokowaną. Po drugiej stronie również. Tak więc zakładam, gdzieś tu kabel wisiał. Właśnie. Jeszcze tam jesteście. Dobra, jeszcze jeden. Już wolę tak dla bezpieczeństwa.
Chociaż zakładam, że gdzieś tam u góry pewnie jeszcze będzie jedno gniazdo. Dobra, do tego nie doskoczymy, ale widzę tam uchwyty. Aha. Tylko teraz pytanie, czy ja mam wszystkie rozwalić, czy... No, niby dałbyś radę się po tym wspiąć. A jeszcze tylko zerknę do tego pomieszczenia socjalnego, czy nie ma tutaj przypadkiem amunicji gdzieś. O, właśnie. Ciebie nie potrzebuję. A tutaj? Amunicja, której nie potrzebuję. Dobra, tu leży stary spray. No dobra, spróbujemy wspiąć się po tym kablu, co jest. Zaprowadzi nas na tą półkę, znaczy na tą półkę, do tego korytarza, czy też tarasu widokowego. I będziemy mogli chyba przejść tamtędy. I zakładam, że musimy Sarze otworzyć drzwi. Tak więc, Edward, łap się. Szacun za to, że cię prąd nie kopnął. Oj. Okej, puść. Od razu wyciągaj... Dobra, to się może przydać jeszcze. Kto pierwszy? Połącz. Od razu niszczymy. Halo? Czy my te belki możemy jakoś podpalić? Oto jest pytanie. Kabel tutaj nadal jest. Dobra, spróbujemy. Tak więc... Ekwipuj. I bawimy się. Dobra. Niech tylko się spalą do końca. To może trochę zająć. Dlaczego ściana się rusza? Halo? Dobra, tam chyba są drzwi otwarte. Zresztą przekonamy się o tym później. O, możemy. O, przepraszam, kustoszu. To nie ja. To te wredne dzieci z wycieczki szkolnej. No, palcie się szybciej. A, teraz by się przydała gaśnica. To i to. Na wszelki wypadek, jakby miało się coś na mnie rzucić. Tylko czy tam jest w ogóle sens iść? No zresztą zobaczymy. Najwyżej odstrzelimy jeszcze jeden zaczep tego kabla i może gdzieś wyżej będziemy mogli się dostać. Dobra. Chyba możemy... Nie, nie możemy. Jeszcze się tutaj musi wypalić. To ja skorzystam. Widzę cię, mały draniu. Już cię nie ma. Pali się szybciej. Ja ci dam, chciałeś mnie z zaskoczenia wziąć. Okej. Są schody na dół. Nie wiem, dlaczego chciałem powiedzieć drzwi na dół. Dobra, odstrzelenie tego... Znaczy, tych kolejnych zaczepów nic by nie dało. Nigdzie byśmy się nie dostali. Więc zejdźmy na dół. Wyłącz latarkę, tutaj jest w miarę jasno.
What the hell is that? Aha, dobra, mamy te pociski. Już się tego wyzbędziemy. Pytanie. O co tu chodzi? Co ja mam tu zrobić? Dobra, tego się pozbyliśmy. A tutaj nie możemy. A tam ten kabel jest. Dobra. Czy ja mam to ciało ruszyć? Oto jest pytanie. O nie! A jestem ciekaw, co by się stało, gdybym... Teraz tych wind gorzej będzie, jak zginę. Co się stało? Aha, tu się drzwi otworzyły. Tak więc Sara będzie mogła spokojnie przejść. Czyli jak jak odciągnę to ciało, to te drzwi powinny się podnieść. Na razie po Sarę nie będę szedł. Chwyć to ciało. Upuść to ciało. O, Edward. Wyciągaj Ignata. I szykujemy się na zabawę. Gdzie one są? Halo? Byłyście tutaj. No jak na złość. Dobra, sprawdźmy. O. Oh, holy shit. A najgorsze jest to, że nie mam szmatek. Otwórz te drzwi. Świetnie. Zamknij te drzwi. Dobra, pełno butelek, ale one mnie nie cieszą. Ja potrzebuję szmatek. I przy okazji coś do obrony. Jest szmatka. Tak więc na tą chwilę pozbywamy się tego. To będzie nam potrzebne. Dobra. Wyjdź z ekwipunku. Tak. Jedna tylko? Serio? Dobra, nie będę narzekał. Połącz. Wyjdź. Tak. Szybko, inwentarz. To. I to. Czy to był dobry pomysł? Nie, to był fatalny pomysł i te maluchy są dość silne, skoro dały radę wyważyć drzwi. Co ma
małe dziady. Ała! Jasny gwint! Jeszcze? No musiał się jakiś znaleźć. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Dobra, wiecie co, to nie ma sensu, bo za chwilę nas zjedzą tutaj. Podpaliłeś to? Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, czy to się zaczęło palić. Kurde. Zobaczymy, czy to coś da. Jak widzimy, nic nie dało. Ale mam jeszcze jeden pomysł. Aj, aj, aj. Aha, ty żyjesz, dobra. Załatwimy to w tradycyjny sposób. Serio, gro? Będziesz tak wredna? Dobra, na szczęście nie robią dużych nie zadają dużych obrażeń. Szkody są minimalne. Będzie tu szmatka? Będzie. Wkurzają mnie te małe dziadostwa. Znaczy... Dobra, to nie za bardzo pomogło, a może jednak... Albo i nie pomogło.